Chrystus zmartwychwstał, alleluja, prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Dziś, kochani, obchodzimy uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, najważniejszą uroczystość dla wszystkich chrześcijan w Kościele rzymskokatolickim. Dla nas właśnie ta uroczystość mówi nam o sednie chrześcijaństwa, o co jest naszym głównym celem. Zmartwychwstanie, Zmartwychwstanie Chrystusa jest dla nas najważniejszym wydarzeniem w całej historii zbawienia. I dzisiaj chcemy porozmawiać o tym, o dzisiejszej Ewangelii, co dla mnie jest moim grobem w moim życiu, w mojej codzienności. Zapraszam. Z Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie, zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Kochani, dzisiaj, kiedy słuchamy Ewangelii Janowej, widzimy tam trzech świadków, którzy przychodzą do grobu. Pierwszy świadek, Maria Magdalena. Ona widzi odsunięty grób, odsunięty kamień, widzi grób pusty i w tym grobie widzi, że nie ma Jezusa, nie wchodzi do tego grobu, ale ten grób dla niej jest symbolem smutku, żalu, rozpaczy wręcz, przygnębienia. Bo myśli sobie, gdzie położono jej mistrza, czy wykradnięto jego ciało. Natomiast później przychodzi Piotr, wchodzi do grobu i widzi tylko płótno, całun i widzi tylko szaty, nic więcej, i ławy, na której leżało to ciało. Nie widzi nic więcej. Następnie przychodzi Jan i co? On dopiero, kiedy wchodzi do grobu, zdaje sobie sprawę z tego, że właśnie Chrystus zmartwychwstał. On jedyny uwierzył. On jedyny uwierzył, że rzeczywiście Chrystus zmartwychwstał, że nie ma Go tu, że On żyje, że, tak jak zapowiedział, że trzeciego dnia zmartwychwstanie. I kochani, zobaczcie, na przykładzie tych trzech świadków zmartwychwstania widzimy też właśnie nasze postawy duchowe, że mogę się zatrzymać na tym pustym grobie, tak jak Maria Magdalena, i mogę popaść w rozpacz. Mogę się zatrzymać tylko na swoim cierpieniu, na swoim krzyżu i mogę nie widzieć tej nadziei. Mogę zatrzymać się tylko i wyłącznie na swoim bólu, a krzyż nie jest celem mojego życia. Krzyż jest drogą do zmartwychwstania, by właśnie uwierzyć w Boga, który umiera i który zmartwychwstaje z miłości do mnie, do każdego z nas. Następnie Piotr jest symbolem człowieka, który pokazuje, że on tylko przyjmuje to, co widzi, i przyjmuje to rozumem. My często wykorzystujemy właśnie swój rozum i swój zmysł wzroku, to, co widzimy, i tak podejmujemy wszelkie decyzje, bo czynimy tak, a nie inaczej, co właśnie nam rozum podpowiada, ale nie przyjmujemy tego właśnie sercem, nie przyjmujemy tego wiarą, zatrzymujemy się tylko na rozumie. A właśnie w zmartwychwstaniu w Chrystusa, kiedy chodzi o coś więcej, chodzi o przyjęcie
wiary, że ja wierzę w Boga, który zmartwychwstaje, wierzę w Chrystusa, który daje mi siebie, oddaje mi swoje życie, bym ja mógł żyć. I taką postawę reprezentuje Jan, który widzi pusty grób, wchodzi do tego grobu i przyjmuje tą tajemnicę, to misterium sercem, swoim sercem. Dlaczego? Dlatego, że Jan pokazuje nam postać, osobę, która jest w głębokiej relacji z Jezusem, w zażyłej relacji. Właśnie to jest taka postawa Jana, tej relacji z Bogiem, by przyjmować to sercem. Jeżeli nie mam relacji z Jezusem, takiej osobistej, indywidualnej, takiej, że On wszystko o mnie wie przecież i ja Mu mówię o wszystkim i to jest zażyła relacja, jak z najlepszym przyjacielem, prawdziwym przyjacielem, to ja wiem, że to zmartwychwstanie, które przeżywam, Jego zmartwychwstanie, ono jest dla mnie radością, ono niesie dla mnie nadzieję i wiem, że nawet jeżeli sam jestem w jakimś grobie, grobie swojego grzechu, grobie swojego jakiegoś upadłego życia, grobie jakichś swoich niepowodzeń, tragedii, dramatów, to wiem, że Chrystus zmartwychwstaje, wiem, że On mnie podnosi właśnie ku zmartwychwstaniu, bo zobaczmy, kochani, że właśnie taki obraz Starego Testamentu, Izraelici otrzymali 10 przykazań Bożych, dekalog, dwie tablice kamienne i zbudowali Arkę Przymierza. Na Arce Przymierza po dwóch bokach postawili cherubów, złotych cherubów, wyrzeźbionych aniołów. I w Arce Przymierza były umieszczone tablice kamienne, natomiast na Arce Przymierza położyli płytę przebłagalną. I dlaczego ten obraz? Dlatego, że właśnie za grzech karą była śmierć. Ta Arka Przymierza, ona symbolizowała niejako właśnie ten też sąd. Bóg przemawiał znad tej Arki Przymierza, znad tej płyty przebłagalnej w namiocie spotkania do proroków. I zobaczcie, że właśnie tutaj w grobie widzimy, że też widzimy, jak mówią nam Ewangelie. Ewangelia pokazuje nam też dwóch aniołów, młodzieńców w bieli, którzy są niejako właśnie tymi cherubami, natomiast tą kamienną płytą grobową, to jest ta Arka Przymierza. Natomiast tą płytą przebłagalną, za którą właśnie, w której Bóg pokazuje swoje miłosierdzie, pokazuje swoją miłość, tą płytą przebłagalną jest sam Chrystus. Chrystus, który jest miłosierny, Chrystus, który oddaje swoje życie, który ukazuje właśnie przez swoje życie, przez swoje ofiary, przez swoje chwalebne zmartwychwstanie, ukazuje nam, jak bardzo nas kocha, oddaje swoje życie. I dzisiaj, kiedy mówimy o zmartwychwstaniu, warto się zastanowić, jaką ja przyjmuję postawę w swoim życiu. Czy przyjmuję Chrystusa tylko rozumem, czy przyjmuję tylko Chrystusa do krzyża jakby i nie idę dalej, widzę tylko te moje upadki, widzę tylko mój grzech, widzę tylko moje tragedie, moje cierpienie, mój ból, czy przyjmuję Chrystusa sercem i idę ku porankowi zmartwychwstania. Widzę grób, może to jest grób mojego serca, w którym jest wielkie spustoszenie, w którym wiele rzeczy się złych też wydarzyło, gdzie jest wiele zranień, ale widzę grób i wiem o tym, że Chrystus zmartwychwstaje. Chrystus zmartwychwstaje również, by moje serce również zmartwychwstało, bym ja był nowym człowiekiem, miał nowe serce właśnie dzięki Chrystusowi, bo wszyscy zmartwychwstaniemy, kochani, wszyscy zmartwychwstajemy, tylko jedni ku wiecznej chwale, a inni ku wiecznemu zatraceniu, ku wiecznej odrazie. I zobaczcie, to od moich wyborów, od tego, czy ja właśnie przyjmuję Chrystusa sercem, czy chcę żyć tym Chrystusem na co dzień, czy wierzę w zmartwychwstanie, czy chcę właśnie naśladować Chrystusa w Jego w tym, w Jego czynach, w Jego Ewangelii, w tym, co On mi przekazuje, czy chcę
właśnie tak postępować w swoim życiu, by rzeczywiście był obrazem Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. I dzisiaj, kiedy patrzymy na ten świat, to nie jest proste. Może jest jeszcze bardziej, o wiele trudniej, jak 2000 lat temu, ale mimo wszystko Pan Bóg daje nam tylu wspaniałych ludzi, tylu wspaniałych i kapłanów, i wszelkie narzędzia, sakramenty święte, Kościół Święty, który kochamy, wspólnotę naszą, Gloriosa Trinita, byśmy właśnie dążyli do tego zmartwychwstania ku chwale nieba, byśmy dążyli do zmartwychwstania, do świętości. I dzisiaj właśnie to ukazanie pustego grobu to jest symbol nadziei, symbol też radości, nie smutku, nie bólu. To jest symbol, który pokazuje nam, że po śmierci jest coś więcej, że po śmierci jest nadzieja, jest zmartwychwstanie. Ostatnio czytałem taki artykuł pewnego ateisty, notabene, który właśnie mówi, filozof ateista, który mówił, że on nie wierzy w zmartwychwstanie umarłych. On uważa, że to jest wręcz, że dobrze, że tak jest, że on nie wierzy w to zmartwychwstanie. Pomyślałem sobie, że mój Boże, człowieku, jaki ty jesteś biedny. Jaki jesteś biedny. Zawsze sobie myślałem, co taki człowiek myśli w tym danym momencie, kiedy na przykład chowa własną matkę, ojca, czy małżonka, czy własne dziecko. Co sobie myśli? Nie ma żadnej nadziei w sercu. Nie ma nadziei, że kiedyś się spotka. Myśli sobie o czymś, nie wiem, że właśnie gdzie są ci ludzie, których kochał, którzy już odeszli. Ma pustkę. Zostaje w nim tylko grób. Nie ma tej nadziei, nie przyjmuje Chrystusa zmartwychwstałego sercem. Może nie chce przyjąć. I właśnie w naszym życiu, pomimo że uważamy się za ludzi wierzących, że może jesteśmy we wspólnocie Gloriosa Trinita wiele, wiele już lat, to może właśnie widzimy tylko ten grób, ale nie widzimy właśnie Chrystusa, który zmartwychwstaje. Tak samo jak Piotr. On nie zobaczył Chrystusa zmartwychwstałego od razu, tylko widział płytę, widział chusty i nic więcej. I można się zastanowić, co jest dla mnie tym grobem, co jest dla mnie tą płytą nagrobną, co jest dla mnie tym całunem, że ja nie dostrzegam Chrystusa, że jestem jak niewidomy, nie widzę Jezusa zmartwychwstałego, nie dostrzegam. A my, kochani, jako charyzmatycy w ruchu Gloriosa Trinita, mamy dostrzegać Chrystusa zmartwychwstałego w każdym drobiazgu wręcz, w każdym człowieku, w każdym ludzkim sercu, w każdej też sytuacji, doświadczeniu Bożej miłości. Masz dostrzegać Chrystusa zmartwychwstałego. Jeżeli tego nie czynisz, nie robisz, nie starasz się, to musisz nad sobą pracować. Musisz nieustannie właśnie też ze sobą walczyć ze złym duchem, walczyć ze swoim grzechem, by móc dostrzec, by przyjąć zmartwychwstanie Chrystusa sercem. I tego wam życzę, kochani, byśmy w te święta wielkanocne nie zostali właśnie tylko z pustym grobem, z płytą, z całunem, ale byśmy zobaczyli, właśnie przyjęli Chrystusa zmartwychwstałego sercem, otwartym sercem, czystym sercem, byś doświadczył Jego miłości w pełni, która cię uzdrawia, która cię kocha, która ci przebacza, która cię nie osądza i która zawsze na ciebie czeka. Szczęść Boże. Amen.